Dobra, macie film Kasaczka. odpalam. Piraci drogowi. Dziś. Intrygujący tytuł. Ja nie jestem taki, żeby mówić o dużych influencerach. Też mogę być jak w jakiejś bańce informacyjnej i może wcale jestem głupi i, i po prostu czegoś nie rozumiem. Ale zdenerwował mnie trochę Bandura i zdenerwował mnie trochę Ginald. Więc w sumie idealnie, perfekcyjnie, żeby ich powyzywać chwilę. Nie będę nikogo wyzywał. Otóż tak się składa, że Patryk e, stracił prawo jazdy. I stracił je przez... no nie wiem, Czy nie... zdejmę mu cenzurę z oczu? A, przepraszam, faktycznie, nie spojrzałem. Już. ...bezpieczną jazdę i nie wiem, czy to jest coś, czy czym powinno się chwalić, ale no oczywiście jak każdy, każdy zdrowy youtuber, Bandura pomyślał, to jest content na stream i to jest content na film. Teraz możemy się dowiedzieć, w jaki sposób Bandura stracił to prawo jazdy. I to mnie tak nie, nie... No, te historie znam, nagrywałem o tym szybkiego newsa. Pociesza, że po prostu ja muszę się tym podzielić z wami. No i dzisiaj na trening. Ja w życiu bym nie słyszał o przepisów drogowych, tak? Jestem partnerem Twitcha, ale gdybym musiał... Pierwsza śmieszna rzecz. Oczywiście, jak coś to w GTA. TBH, ta pierwsza część jest mocno reagująca i narzekająca, rozkręcam się dopiero w drugiej części, Albo możesz się spoilerować? to, to też... Spokojnie, to są dopiero żarty. Jakby prawdziwy content się dopiero zaczyna, ok? Ale... klasyczek. To pewnie miałbym 95 na 50. Dojeżdżałem do korka, więc... Ktoś tu przekroczył prawie dwukrotnie dozwoloną prędkość. Hmm. Jak się za chwilę okaże, to nie pierwszy raz. Hmm. Patrzę w, w tylniom. W tylnie lusterko. Przyszedł pan mówi tak. Tolerancję mamy dużą. Bo my nie jesteśmy tacy, żeby łapać i tam za dwie. No wie pan, tolerancja jest duża. No ale. No u pana jest 95 na 50. No jaka tolerancja? No nie mogę. Nie ja mówię. Nie ja mówię do niego. Błagam. Mówi panie Patryku, przysięgam panu, żebym pana puścił. Puściłbym pana. Ale pan jest. Ja ze dwu. okej? Okay. Tak, pozwalam ci, dezy, ale max 10 minut. Powyżej 10 naliczam karne złotóweczki od wypłaty. Recydywa, pan w 3 maja dostał mandat za przekroczenie prędkości. 90 na 50. <grych> Hej. Więc dowiadujemy się, że w bardzo krótkim czasie Bandura został dwa razy złapany na prawie dwukrotnym. E spidowaniu, niż to jest dozwolone. Dwa razy został złapany, bo oczywiście nie wiadomo, ile razy nie został. Zobaczmy, co ma dalej do powiedzenia nasz tutaj gagatek. Ja mówię do niego, nie. Mówię do niego, proszę. Daj mi spokój. Proszę. Mówię, zapłacę po poczwórny mandat. Nie punkty. Ja by pieniądze nie grałem roli. Ja... Znaczy, ja wam powiem tak, jak ja oglądałem to nagranie, bo oglądałem, chociaż bardziej w formie TikToka, ale to praktycznie było to samo, to ja miałem takie wrażenie, znaczy inaczej, zastanawiałem się ile Bandura tutaj opowiada realnej sytuacji, a na ile koloryzuje pod content na streamie, no nie? Bo to tak wszystko trochę brzmiało, no tak no tak ten, nie? I się zastanawiałem, na ile to jest realna historia, na ile zabawa na Twitchu, no. Profesjonalnie to się nazywa łapówka, panie Bandura. No gdyby może pan niechał 675. Ja mówię tego, panie, to ma 500 koni. Ja... Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja wiem, ja wiem, że już 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 wam się podoba, to jeszcze nie jest koniec. Mówię tego, a jak nie przy... Mówię jak to działa? Mówi tak. Jeżeli pan nie traci za prędkość, na przykład nie miał pan 50 na 50, 150, to wtedy ma pan karę 3 miesiące. Jeżeli ma pan za punkty, to sprawa wygląda tak, że musi pan... Y... Dostać pismo od starosty Poznańskiego. Który wyśle panu, że pana prawo jazdy jest nieważne i wtedy udać się do wordu i zdać prawko. Teoria i praktyka. Ja chrupka mam tiki nerwowe. Ja mówię tak. Jak? Jak? Jak ja mam 16 kamer w samochodzie i nie potrafię... nie, por, nie badania. I nie potrafię zaparkować równolegle. To jest kolejna ciekawostka. Bandura nie potrafi podstawowych rzeczy, ale spokojnie. No dobra, ale to też już tak, wyobrażam sobie, że mógł to pierdolić pod streamek, no, żeby, wiesz, zaognić sytuację i żeby zrobić na tym kontent, a nie tak na serio, no. Tak, takie mam wrażenie, że on tak już pierdoli, żeby pierdolić, ale to nie, że na poważnie nie umie parkować samochodem i podkreśla, że nie umie jeździć, tylko, wiesz, na potrzeby całej sytuacji, że ej, patrzcie, zapierdoliłem samochodem, jestem taki zajebi... Nazbierałem tyle i tyle punktów. Potem niesamowita historia z, z tym policjantem, który do gdyby nie musiał, no to, to by mi nie dał punktów i kary. I wiesz, no i w finale jest ha, 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 ja nie umiem jeździć samochodem, nie umiem parkować, mimo że mam 300 kamer. No i mówię do niego, a jak przyjmę, a nie przyjmę mandatu, to co? On mówi, to nic nie zmienia. Ja mówię, no to mówię do niego, czyli mogę jeździć do momentu, aż jest stanę listu. Dobra, jak mnie policja zatrzyma, no nic, no będzie miał pan więcej punktów. Ale już to niczego nie zmienia. I szybciej jak pana złapa policja, to szybciej pan będzie miał przyspieszony wyrok. Więc... No tak, Czyli chłop nastukał 19 punktów, przekraczając prędkość między innymi i robiąc, nie wiem, inne rzeczy, I guess. Dostaje kolejny mandat i punkty za to, że jechał 90 ponad. W strefie, gdzie można 50, dosłownie ma zabierane prawko, ale że jeszcze mu nie zabrali, to co jeszcze pozwoli. No i teraz też pytanie, na no ile on to poważnie mówi. Ja nie mam pojęcia, jak on jeździ tym samochodem. Znaczy inaczej, domyślam się, skoro on zbierał punktów i przekroczył tyle prędkość, ale czy rzeczywiście po tym, jak dowiedział się o prawku, dalej. Nie mam pojęcia, czy to dalsza część opowieści budowania napięcia, no bo nagrania, że tak powiem, z tego nie mam. Eee, natomiast no tak, no co do zasady, sam sposób opowiadania o tym, e, robienie sobie z tego żartów i przedstawianie jako czegoś, wiecie, cool, fajnego i, i beka, no jest słabe, no, no zgodzę się, w pełni się zgadzam, że no jest to słabe. Z drugiej strony, albo no nie z drugiej strony, natomiast zwracam też uwagę na to, że rzeczywiście opowiedział o tym publicznie, a w sumie nie musiał. Chociaż w sumie robił z tego content, więc można dyskutować, natomiast też pamiętam że kiedyś, poprawcie mnie, ale kiedyś też była akcja z Frizzem że Frizz chyba też stracił prawko i też o tym powiedział publicznie, że gdzieś tam jechał, czy tylko nie pamiętam czy stracił prawko, czy, czy mandat stracił prawko, no właśnie że stracił prawo jazdy i też się publicznie do tego przyznał, oczywiście w innej formie, na zasadzie wiem, że to chłopowe i tak dalej, wiem jakie konsekwencje itp, ale też była gdzieś taka sprawa, że się do tego przyznał nie? Że, że rzeczywiście coś się w innej formie, ale też coś takiego było. Więc tutaj porównując, czy zestawiając tę sytuację na zasadzie ej informuje informuję tutaj publicznie ten, a to co zrobił Bandura, no to zgodzę się, że to są zupełnie dwie inne formy i e, no można to bardziej zrobić tak jak Freeze, a na pewno jest to dużo lepsze gdzieś tam PR-owo i społecznie. Natomiast też cały czas się zastanawiam, mówię, ile jest ubarwiania w tym, co gada Bandura, a ile prawdy, no. O! Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Nie wiem, ile w tym było żartu, ale przypomniał mi się shot, który też mi ktoś kiedyś podsyłał. Nie wiem, czy go znajdę teraz. Tutaj chłopaki byli w jakimś kebabie czy coś. O! Tutaj, o, jest Pepsi otwierane zębami, też fajny content. Ale co mi się podoba bardzo w tym filmie, w tym, w tym live ryle. chłop ma zamówione piwo. Więc no, Bandura po wypiciu sobie takiego sportowego piwa. To jest bardzo fajna sytuacja. Posłuchajmy, co Bandura ma do powiedzenia na tym streamie jeszcze. No, no, bo... Zwarujesz to, bo nie za... Ale będzie to. No. Słuchaj. Ja jestem fanem żartów. Ale nie wiem, czy to są żarty. No mi to raczej wygląda po ich reakcjach. Na ile umiem szczytywać ludzkie emocje, że pierdolą po prostu coś, czego nie powinien. Znaczy wiecie, Mówię, jedna rzecz to było to gadanie, ale druga, jeżeli, nie wiem, się okaże, że Bandura naprawdę po browarkach sobie samochodem jeździł, to to już jest mega po***ne. W sensie, tam jak tamto było po***ne, to to jest mega po... Także myślę, że to jest, ee, to jest jakiś szoc przed roku. Może, może się nauczył czegoś jeszcze w życiu, ale tak chciałem dodać, bo przypomniałem sobie. Tesla ma, sama jeździ, no dobrze. Dobra, i miałem po tej części zobaczyć e, wypowiedź Ginolda, jak rozumiem. To zobaczymy. Zobacz film kasaczek, bo może się drama szykuje. Widzieliśmy ten film. Koleże, yy, tylko polecam yy, na pewno się doszkolić i na pewno nie zgrywać wielce, yy, wielce poprawnego, że on oczywiście autem jak jest 50 to jeździ 50, jak jest 30 to jeździ 30 i nigdy nawet o 1 km na godzinę nie przekroczył, yy, yy, nie przekroczył yy, dozwolonej prędkości. Bo tacy ludzie są. To trochę, to trochę brzmi na takiej zasadzie jak było z Lexi na tej konferencji, że szalony reporter mówi, ej Nikita odjechała, mówiła, że będzie zmiana, a teraz i zapowiadała zmianę, a teraz znowu wyzywa przeciwniczki". na co Lexi mówi, tak, a ty ile razy przepraszałeś? <laughs> to jest trochę taki kurwa, jest dokładnie to samo. Czyli nie można skrytykować jakiegoś zachowania, bo samemu kiedyś na przykład się popełnił błąd. To już nie można o tym powiedzieć, to cię wycofuje totalnie z debaty publicznej. No można to powiedzieć, oczywiście można tak samo to wyciągnąć jako element hipokryzji, ale to nie wiem, co to zmienia w finale, jeżeli jakieś zachowanie jest ee, błędne. Po dwóch... Nawet można jechać, a to dopiero po jednym 100 kilo waży to za 10 minut już nie miał nic we krwi nie spinajcie się tak, percepcja od alkoholu się nie zmienia Refleks od dwóch piw pozostanie ten sam Nawet niektórym się wyotrzają zmysły, jak się wyluzują Po dwóch setkach wódki to może inaczej Ale dwa piwka to jest sok dla takiego chłopa Ja*** dole Dobra, ja mam nadzieję, że trolujesz tak szczerze Mam nadzieję, że trolujesz To no właśnie o takich ludziach mówiłem, co tak jeżdżą, że ja tego nie rozumiem, co tu się odwala i po co tak robić. <laughs> Max51, widać wyraźnie. <laughs> no nie wiem, może się doszkolił. Pow, występujesz Stopham. Tak, mamy ujęcie z innej kamery. Nielegalny hazard wystarczy wpisać w Google i mamy piękną stronę rządową, oficjalną, która nam dużo rzeczy bardzo mówi fajnych. Bardzo dużo fajnych rzeczy. I teraz. Teraz. Powtarzam. Nie wiem, jak to jest. Bo go używa dużo twórców. Nie wiem, jak jest z innymi serwisami, które polegają na otwieraniu skrzynek, aczkolwiek. Genot używa strony, która się nazywa. Tu nie widać akurat, bez jest zasłonięta, ale uwierzcie mi na słowo jest w tytule CS Fail. Pierwsza rzecz: Twitch, zasady Twitcha. Twitch nie pozwala, przynajmniej <grym> mówimy o Stanach, w Polsce zgaduję, że ten regulamin w ogóle nie istnieje, bo Polska to jest 100 lat wiadomo za kim. W Ameryce obowiązuje taka zasada, że nie można używać stron hazardowych, które nie są zarejestrowane tam w Stanach Zjednoczonych jako legalne itd., tak dalej, tak dalej. No w Polsce są podobne zasady. W Polsce w ogóle jest jakby monopol na hazard. I tak się składa. To jest w ogóle fajnie, bo to jest strona oczywiście od 18 lat, jak można zobaczyć tutaj po tym znaczku. Zesłaniam trochę czatem swoim, może tutaj wyłączę. Tu jest plus 18, tu jest no. plus 18. Tu jest reklama Fortnite, yy, kodu Fortnite. Myślę, że to tak bardzo fajnie wygląda wszystko razem. To są strony... Ciekawe, czy w ogóle można łączyć kod Fortnite z reklamą hazardu na przykład. Ciekawe jak to działa. ...jeden ptaszek, więc no nie wiem, no, można to nazwać jedynie ochronem i to bardzo słabym. Druga kwestia jest taka, że mówię, tu nie ma żadnego otwierania skrzynek. Tu jest po prostu ruletka. Polski rynek nielegalnych gier sportowych opiera się na dwóch zasadniczych filarach. Na nielegalnych automatach do gier, co nas nie interesuje. I nielegalnych grach handlowych urządzanych za pośrednictwem internetu. Bingo! I uwaga, co jest dalej. Gry w internecie toczą się za pieniądze o wygrane pieniężne lub wygrane rzeczowe w tym punkty, wirtualne pieniądze, skiny i tym podobne. Skiny. Mm. Rozumiecie? Na oficjalnej stronie rządowej są wymienione skiny. E, gdzieś jest chyba napisane w ogóle o, o kolorowych stronach. Coś mi to mówi. Wiecie, jaka strona na przykład jest bardzo kolorowa i jest bardzo taka y, trafiająca do młodych ludzi? No nie wiem, jakbym miał powiedzieć, która strona jest bardzo kolorowa i trafia do młodych ludzi, żadna mi nie przychodzi do głowy. No jakieś tam bzdury, są takie techniczne bardziej. Co tam było, że żadna. Żadna ze sprawdzanych przeze mnie stron nie jest ani zarejestrowana w Polsce, ani nie posiada Polski Polskich, do polskich obywateli. Gdzieś to bez zezwolenia ministra finansów i zatwierdzonego regulaminu. O, to jest bardzo ciekawa sytuacja odnośnie kar, które można ponieść. Oprócz odpowiedzialności karnej przewidziana jest również kara administracyjna. Za udział w nielegalnej grze uczestnik gry zostanie ukarany karą w wysokości całej wygranej. Całej wygranej. Nie wiem jak to się nie wiem jak to się tyczy na przykład gdyby wyszło, gdyby wyszło, że strony, z której korzysta chociażby Ginold, gdyby taka strona okazała się stroną e, z nielegalnym handlem, gdyby tak uznał rząd, no to taki mister Ginold musiałby Ponieść karę w wysokości całej wygranej. I nie wiem, nie wiem jak wygląda cała wygrana w sytuacji, kiedy oni mają nieskończoną ilość kredytów na tych stronach i grają bez końca. CSFail oficjalnie polega na stawianiu skinów i wypłacać można tylko skiny. No właśnie nie wiem, bo on coś tu wcześniej mówił, że też można kasę. Bo tu jest coś takiego, że wprowadź kwotę. Więc niby pieniądze chyba też, czy nie. To jest jakieś saldo, inwentarz, czyli są pieniądze i są skiny. Nie można kasy. To jest jako skiny? Czyli skiny przelicza na kasę? Eee... <laughs> ale to czy skiny nie są właśnie wtedy takimi żetonami? No bo serio to tak łatwo można by było obejść przepisy na zasadzie Ej, ale tu nie grasz za pieniądze tylko za żetony, które kupujesz? Na tym CSGO 500 można było kasę wypłacać, ale tu nie można, ok? Te skiny później wypłacasz i sprzedajesz sobie na innej stronie, no to ja wiem jak to, ta infrastruktura działa, to to wiem. Plus 18 się nie ma, jest na ekranie, co prawda, jakby nie da się tego nie zobaczyć, nie będę kłamał. Aczkolwiek Twitch, Twitch, regulamin Twitcha wymaga od nas oznaczenia takiego streama samemu. Panie dam panu, zrobię panu tutorial w tym momencie. Chcą? Znaczy, dobra, no bo mówmy się, no w większości tego typu rzeczy, no to jest zabawa z lootboxami, nie? Czyli to otwieranie skrzynek, to podchodzi pod lootboxy. Ludzie zawsze rzucają argument, tak, no, ale w FIFA na przykład też kupujesz i otwierasz paczki, no i masz lootboxa, nie? I co? Czy wtedy trzeba to zakazać, albo nie wiem, w LoLu, czy tam gdziekolwiek, gdzie macie jakieś skrzynki z losową nagrodą? No i czy, o, czy to też jest w takim razie hazard? No to jest, to zawsze w tej debacie powraca, chyba już nawet tutaj o tym rozmawialiśmy. Natomiast pytanie, co jeżeli obracasz tymi skinami, nie? Czyli one mają rzeczywistą wartość rynkową, jest ona nawet przeliczana bezpośrednio na stronie i obracasz nimi jak towarem. bo to trochę takie NFT wychodzi, nie? Bardziej. Inwestujesz. Nie tylko lootboxy. Lootboxy nie są prawnie wyszczególnione. E, chyba są na poziomie... Znaczy inaczej. Są kraje w Unii Europejskiej, gdzie lootboxy są już, mają warowania prawne. I na przykład nie mogą występować i nie są wytłumaczeniem. Czyli że wiesz, to nie mówisz, a to nie tylko lootboxy. tymi skrzynki z cs to trochę coś innego. W teorii cała kasa ze steam'a zostaje na steam'ie, bezpośrednio ze steam'a nie można tego wypłacić. Nic się nie różnią te strony oprócz wspaniackiego omijania prawa. Kurde, nie wiem. Ogólnie się robi straszny dym wokół tych skrzynek. I to już tak mam wrażenie, że trochę chyba zmierza to do jakiegoś wielkiego finału. Może mi się wydaje, może nie, ale to będzie gruba drama, jeżeli chodzi o polski internet, bym nawet powiedział, bo ilość twórców zaangażowanych w temat no, jest przeogromna. Patrząc na skalę też można się domyślić, że niektórzy twórcy to w zasadzie w ogóle z tego żyją i dlatego funkcjonują. Ja się cieszę, że nie mam w swoim dorobku reklamy skrzynek. Od początku odrzucałem wszystkie oferty, bo mi to po prostu nie pasowało. Net nie wnikałem w kwestie prawne na początku przynajmniej, tylko po prostu moralnie mi to nie pasowało więc tego nie reklamowałem, więc akurat się cieszę, że mam czyste sumienie, ale patrząc na skalę tego, co się odwala i gdyby czysto teoretycznie powstał taki materiał wyjaśniający temat, albo gdyby e, rzeczywiście e, zaczęły być jakieś ruchy takie w kontekście zmiany przepisów, czy to na poziomie europejskim, czy to na poziomie u nas Polski, no to byłby, byłby, byłby niesamowity. Aczkolwiek też pytanie, czy jakby kluczowe, które by tutaj było, to pytanie by było takie, czy, czy wynikiem takiego badania sprawy byłoby to, że to było obchodzenie przepisów i byłyby nakładane kary, czy po prostu zmieniłyby się przepisy, które by zaczęły funkcjonować od tego momentu i wiecie, wszystko wstecz się nie liczy. To jeszcze jest takie pytanie, jaki byłby wielki finał takiej rozkminy. Prawo nie działa wstecz. Ja nie mówię o tym, że prawo działa, nie działa wstecz, tylko interpretacja prawna tego, co się już działo, gdyby była na zasadzie, ej, to jest łamanie prawa i obchodzenie jakichś yy, przepisów, no to wtedy to nie jest, że prawo działa wstecz, tylko po prostu nagle jest zwracana uwaga na jakiś problem i są wyciągane konsekwencje. Cześć, to ja o tym mówię, ale gdyby rzeczywiście to nie było tak, że interpretacja aktualnych przepisów tak wygląda, tylko weszłyby jakieś nowe, no to wtedy oczywiście prawo nie działa wstecz. Rewo, czyli ty nie reklamujesz żadnego kitopa, czy innego zje... Do hazardu reklamuje. ale nie kitropa. Wystarczy, że dadzą zakaz podawania wartości cen w PLN na stronach z ruletkami i skupem skinów, skoro to tylko do gier i to wszystko. Nie uśmiech. Piątaka. Ja, natomiast ja też wielokrotnie to mówiłem, że jeżeli chodzi o koncept hazardu, jeżeli jest to w kon koncepcji zarejestrowanych normalnie firm, nie? jeżeli jest to w koncepcji obostrzeń całych, zasad jakie musisz spełniać, różnych zapisów prawnych i wiadomo, że to i nazywasz to k***ardem, co nie, bo, bo tym to jest i reklamujesz to, to ja osobiście nie widzę w tym nic złego I jeżeli przede wszystkim jest też kwestia weryfikacji wieku musisz wysłać zdjęcie dowodu i tak dalej, czyli masz cały ten proces to ja osobiście nie widzę w tym nic złego, w sensie takim, że można dyskutować jak zawsze moralnie, czy to jest w porządku, czy nie natomiast prawnie jest to ustalone Natomiast wiesz, jeżeli coś masz wrażenie, że jest hardem, ale mówi, że nie jest hardem, albo próbuje to jakoś obchodzić, nie ma weryfikacji wieku, a jednocześnie bazuje na bardzo podobnych, czy może momentami nawet tych samych mechanizmach manipulacji, no to uważam, że to jest